Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 14 lutego w poniedziałek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 10, wersety od 1 do 9. Posłuchajmy. Następnie Pan wyznaczył 70 innych talmidim i wysłał ich parami do każdego miasta i miejscowości, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im: żniwo z pewnością jest wielkie, ale robotników mało. Dlatego błagajcie Pana żniwa, aby pośpieszył robotników, by gromadzili jego żniwo. Idźcie już, ale uważajcie, posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie trzosa ani torby podróżnej, nie zatrzymujcie się też, aby szmuesować z ludźmi na drodze. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, powiedzcie najpierw temu domostwu: szalom. Jeśli znajduje się tam ktoś, kto pragnie szalomu, wasze szalom spocznie na nim, a jeśli takiego nie ma, powróci do was. Pozostańcie w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co podadzą wam, bo pracownik zasługuje na swą zapłatę. Nie przenoście się z domu do domu. Kiedy wejdziecie do jakiegoś miasta, gdzie przyjmą was życzliwie, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i mówcie im: Królestwo Boże jest blisko was. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, dzisiaj Ewangelia mówi o wysłaniu nie tylko apostołów, ale 72. Niektórzy komentatorzy biblijni uważają, że w tej liczbie kryją się wszystkie narodowości, że to posłanie jest tutaj symbolicznie przedstawione w tej liczbie, mówiące nam o tym, że Pan wysyła z każdego narodu. W każdym narodzie są tacy, którzy mają iść i głosić Słowo Boże. I to by się gdzieś tam nam bardzo, bardzo mocno dzisiaj potwierdzało w tym, że do każdego narodu doszła dobra nowina. Po drugie, Pan wyznaczył 70 innych uczniów i wysłał ich parami do każdego miasta. Dzisiaj pewnie w wielu miejscach usłyszycie albo zobaczycie jakieś serduszka, walentynki ku czci właśnie świętego Walentego, ale też i nie zapominajmy o dzisiejszych patronach Cyrylu i Metodym. Oni też poszli we dwóch, jako apostołowie Słowian. We dwóch, czy dwoje, to dzisiaj nam pokazuje też moc miłości. Miłości, która jest przekonywująca nie tylko przez słowa, ale i przez czyny. Kiedy patrzymy na jakąś zakochaną parę, która idzie, to nie musimy wiele słuchać słów, które oni wypowiadają sobie, ale po prostu czasami przez ten zwykły gest przytulenia widzimy, że są zakochani. Kiedy Pan Jezus posyła 70 innych talmidim, wysyła ich parami, to chce też jakby pokazać, że przez czyny macie również nauczać. Tak jak właśnie w domu rodzice wobec swoich dzieci są takimi apostołami, czy w sąsiedztwie możemy być takimi apostołami, w koleżeństwie, gdy inni ludzie widzą, że między nami panuje życzliwość, serdeczność, pomoc, to wtedy Ewangelia staje się nośnikiem siły sama w sobie, bez słów. Dalej Pan Jezus powiedział tutaj, w tym liturgicznym przekładzie jest napisane: nie pozdrawiajcie nikogo po drodze. Tutaj było takie słowo też: nie zatrzymujcie się, aby szmuesować z ludźmi na drodze. To szmuesowanie
jest taką w tym zwyczaju żydowskim, czy w tym właśnie jidysz języku, oznacza konkretnie takie pogawędki, a nawet plotki. Takie rozmawianie o wszystkim i o niczym. I Pan Jezus mówi, nie macie na to czasu, nie trwoncie na to czasu. Wy macie konkretny cel, macie iść i głosić Ewangelię, macie iść i mówić o tym, że bliskie jest Królestwo Boże. To jest waszym posłannictwem, to jest waszym celem, po to was wysyłam. Więc dzisiaj też zadajmy sobie to pytanie, jakie są nasze rozmowy. I oczywiście, że one wszystkie nie muszą się rozpoczynać i kończyć na Panu Bogu wtedy, gdy spotykamy jakiegoś kolegę czy koleżankę, czy rozmawiamy przez telefon. Ale warto, żebyśmy właśnie w tych różnych rozmowach też, bo ludzie różne rzeczy nam opowiadają, mówią, abyśmy umieli to komentować, czy komuś coś doradzić, pomóc, właśnie przez Słowo Boże, w kontekście Słowa Bożego. No, na przykład, jeśli ktoś się dzieli tym, że lęka się jakichś badań czy choroby, która być może jakieś u niego są początki, to wtedy mówmy oczywiście jakimś słowem wsparcia, pocieszajmy tego człowieka, ale powiedzmy mu też, że będę się za ciebie modlił. Pamiętaj, że ostatnie słowo należy do Boga, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest możliwe też dla tego, kto wierzy. Proście, a otrzymacie. Widzicie, parę różnych jakichś stwierdzeń, które nie są takim szmuesowaniem, takimi ploteczkami, pogawędkami, że sobie będziemy rozmawiać, a ten człowiek po naszej rozmowie, kolega czy brat, nic więcej nie wyniesie, poza tym, że opowiemy mu, że ktoś też był chory, albo że lekarze są dobrzy czy źli. Nic więcej nie wyniesie z tej naszej rozmowy. Więc Panu Jezusowi chodzi o to, abyśmy byli też bardzo, bardzo konkretni jako uczniowie. No i na koniec ktoś może zadać pytanie, no tak, proszę księdza, ale my nie jesteśmy księżmi, misjonarzami czy siostrami zakonnymi. Kiedy Pan Bóg wyznaczył 12 apostołów, to nazwał ich wysłannikami. To byli jego bliscy przyjaciele. Ale kiedy wyznaczał 70 innych, to byli jego uczniowie. Może właśnie księża są powołani do takiego głoszenia bezpośredniego, czy w takiej formie, w jakiej dzisiaj też widzimy to, doświadczamy tego w różny sposób, ale 70 innych, a więc każdy z nas jest również posłany przez Pana po to, aby głosił Ewangelię swojej rodzinie, swojemu środowisku, czy tam, gdzie żyjecie, jako małżonkowie, czy jako rodziny. Tam właśnie bądźcie apostołami, byśmy głosili, że bliskie jest Królestwo Boże, że to wszystko szybko, szybciutko się skończy i nastanie wieczność. Mamy być tego świadkami i apostołami, i uczniami. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę wam dobrego, pięknego dnia. Niech Pan Bóg prowadzi was tam, dokąd chce. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.